Witam Państwa, z tej strony Srebrne Prowokacje. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o banknotach 100-złotowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Powiem Państwu, jaka była ich siła nabywcza, ile złota i srebra można było kupić za 100 zł. Zastanowimy się, ile warte są dzisiaj te banknoty. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, zapraszam na film. Proszę Państwa, ten film jest kontynuacją filmu, który wrzuciłem mniej więcej 3 tygodnie temu, w którym mówię o banknotach 100 złotowych w perspektywie srebra i złota, gdzie pytanie zadane brzmiało, co lepiej schować do szuflady, banknot 100 złotowy czy właśnie kawałek srebra w postaci uncji srebra. W komentarzach pod tym filmem pisaliście Państwo, że warto by było właśnie powiedzieć, jaka jest wartość dzisiejsza tych banknotów, że warto by było udzielić odpowiedzi, ile w tamtych czasach, czyli w latach 20., 30., można było kupić srebra czy złota właśnie za takie banknoty. I w tym filmie właśnie postaramy się na to odpowiedzieć. Na początku bardzo Państwu dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Nie ukrywam, że są one dla mnie bardzo cenną inspiracją do przygotowywania kolejnych materiałów. Jeżeli jeszcze Państwo nie subskrybują kanału, zapraszam, żeby to zrobić już niedługo, bo 4 sierpnia kanał będzie obchodził rok, czyli będzie roczek i z tej okazji przygotowałem dla Was specjalny film, niespodziankę, ale o tym 4 sierpnia. Dobrze, proszę Państwa, zacznijmy. Tak jak tutaj widzicie, mamy trzy banknoty, mamy 100 złotówkę z Kościuszko, 100 złotówkę z Poniatowskim i dolara, jednego dolara, nieprzypadkowo, bo do tego dolara będziemy bardzo często w tym filmie, czy będę w tym filmie nawiązywał. Natomiast na razie odłóżmy sobie dolara na bok, odłóżmy sobie tutaj tą stówkę na bok i zostawmy 100 złotówkę, no tutaj z tą bardzo zresztą ładną, bardzo ładny banknot z Poniatowskim. Ja sobie zrobię zbliżenie, żeby to było bardziej lepiej widoczne. Dobra. Proszę Państwa, to jest 100 złotówka, banknot 100 złotowy z roku 1919. W tym roku był drukowany, natomiast do obiegu ten banknot został wprowadzony w roku 1924, w momencie wprowadzenia w życie reformy Grabskiego. Przed 1924 rokiem w Polsce mieliśmy marki polskie i mieliśmy również galopującą inflację. Reforma Grabskiego zrobiła porządek z finansami państwa i w wyniku tej reformy z marek polskich przeszliśmy na złotówki i złotówka w tamtym czasie była walutą bardzo silną. Proszę Państwa, złotówka w tamtym czasie, w 24 roku, była wymieniana 1:1 na franka szwajcarskiego i 5,18 złotego za 1 dolara amerykańskiego płacono. Trzeba również dodać, że mieliśmy parytet złota i 1 złoty to było 0,29 grama złota. Dobrze. To jest 1919 i wprowadzona w 1924. Przejdźmy do kolejnej 100 złotówki, bo ona również w tamtym okresie była. Troszeczkę później, bo w roku 32, a następnie w 34 wprowadzono banknoty z Poniatowskim. To była edycja, tak jak powiedziałem, tutaj mam edycję z 32, edycja 34 wyglądała tak samo, różniła się jedynie datą, czyli tak jak tutaj wspomniałem, mamy, jest Poniatowski, tak, a z drugiej strony na tym banknocie mamy drzewo dąb. Oba te banknoty, przyznaję Państwu szczerze, bardzo mi się podobają i zakupiłem, jak widzicie, nie w jakimś najlepszym stanie, natomiast zakupiłem je sobie raz jako rekwizyty do filmu i dwa do mojej skromnej, ale jednak kolekcji. Dobrze, czyli pokazałem Państwu, jak te banknoty wyglądały. I takie banknoty funkcjonowały w obiegu od 1924 do 1939 roku. Wspomniałem te, że złotówka była walutą silną i wspomniałem, jakie były kursy wymiany na franka i na dolara. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do
tego, ile, bo przez tego franka i dolara chciałem przejść już bezpośrednio do tego, ile złota czy srebra za te 100 zł można było kupić. Natomiast musimy sobie jeszcze powiedzieć o sile nabywczej tych 100 złotówek w tamtym okresie, czyli mówiąc wprost, ile się wtedy zarabiało i co można było za to kupić. Proszę Państwa, no więc tak, jeżeli chodzi o zarobki i właśnie ceny przykładowych produktów, trafiłem na bardzo fajny artykuł tutaj w sieci. Link do tego artykułu znajdziecie poniżej w opisie filmu i te informacje, które podaję, właśnie pochodzą bezpośrednio z tego artykułu. Generalnie artykuł jest z portalu historia.org. Przeciętne zarobki w tamtym okresie to 250 zł. I teraz co można było za to kupić? Za 100 zł, bo o tym mówimy. 140 kg chleba, 137 litrów benzyny, 50 kg kiełbasy wieprzowej, 83 piwa w restauracji, a z takich rzeczy troszeczkę droższych, jako punkt odniesienia, no to najtańszy samochód na wystawie w 1937 roku, Fiat 500, kosztował 3800 zł. A bilet do Berlina w 1939 roku kosztował 105 zł. Czyli to nam daje mniej więcej punkt odniesienia, jeżeli chodzi o wartość tej 100 złotówki. I tutaj wprowadzę jeszcze jedną rzecz, bo mamy 100 złotówkę, ale taka 100 złotówka równie dobrze mogła wyglądać w ten sposób, tak? Czyli mogliśmy mieć 100 złotówkę w monetach 10-złotowych bądź 5-złotowych. Zanim podaliśmy sobie siłę nabywczą tej złotówki, no to teraz powiedzmy sobie, ile złota i srebra można było w tamtym czasie za to kupić. Tutaj należy zaznaczyć, że przed II wojną światową złoto było pieniądzem i w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Szwajcaria, nieprzypadkowo te dwa kraje tutaj podaję, to były normalnie monety obiegowe. Zacznijmy od Szwajcarii. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, złotówka wymieniana 1 do 1 na franka szwajcarskiego. Czyli za 100 zł mamy 100 franków szwajcarskich, czyli mogliśmy za to mieć 5 monet 20-frankowych. Moneta 20-frankowa, ja tutaj nie ukrywam, że muszę sobie spojrzeć na moją ściągę z boku napisaną. Moneta 20-frankowa to dokładnie 6,45 gram. Złota próby 900 daje nam to 5,8 grama złota. Nie ukrywam, że będę mocno zaokrąglał te obliczenia, bo tu chodzi o pokazanie pewnej skali, niekoniecznie, żeby to do któregoś miejsca po przecinku tutaj Państwu omawiać. Więc po przeliczeniu przy 5 monetach za 100 zł mieliśmy 29 gram złota, czystego złota, tak? Czyli prawie uncję złota. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, dolara, o którym już tutaj wcześniej wspominałem. Szanowni Państwo, dolar wymieniany w stosunku 5,18 zł za 1 dolara. To nie był taki dolar, jak tutaj Wam pokazuję, natomiast to był dolar taki, tak, srebrna moneta lub taki dolar Morgana. 5,18, tak? To proszę Państwa, za 100 zł mamy mniej więcej 19,3 dolara. Monety 20-dolarowe miały wagę 33,5 grama i było to srebro próby 900. Proszę Państwa, z prostych tutaj przeliczeń wynika, że jeżeli sobie przejdziemy z tej próby 900 na czyste, przepraszam, nie srebro, tylko złoto, próby 900, jeżeli przejdziemy sobie na czyste złoto, daje nam to około 30 gram złota, czyli podobnie jak z frankiem szwajcarskim. Czyli widzicie Państwo, znowu mamy w okolicach uncji złota. Kolejna kwestia. Złoto w tamtym czasie w granicach 20 dolarów, srebro mniej więcej 1 do 16 do złota, czyli przeliczając, jeżeli byśmy sobie wzięli, nie mam niestety jako rekwizytu monety 20-dolarowej, natomiast jeżeli byśmy sobie wzięli zamiast jednej monety 20-dolarowej 20 monet 1-dolarowych, no to licząc po samej wartości srebra, mielibyśmy mniej więcej
muszę zerknąć do ściągi, 15 uncji srebra. Dobrze, czyli odpowiedzieliśmy sobie, że za te 100 zł mamy niecałą w granicach 29-30 gram złota, czyli niecałą uncję. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do tego, co tutaj wcześniej pokazałem, pewnych ciekawostek związanych właśnie z wartością samego banknotu. Ponieważ pod tym filmem, o którym wspominałem wcześniej, znalazły się również komentarze o tym, że nie wspomniałem o jednej bardzo ważnej, istotnej kwestii, to znaczy o tym, że te banknoty, które tutaj przedstawiam, mają również wartość kolekcjonerską. Ja nie ukrywam, że celowo ten temat pominąłem, natomiast no dzisiaj już o tym parę słów powiem. Pominąłem ten temat, ponieważ no on z punktu widzenia lokowania swoich inwestycji, swoich funduszy w srebro czy złoto jest mało istotny, natomiast jako ciekawostka warto tutaj o nim wspomnieć. Proszę Państwa, ta 100 złotówka w zależności od stanu może być warta od 60 do 800 zł. I teraz o co chodzi? Tutaj są określane tak zwane stany zachowania tego banknotu, gdzie mamy stany 5, stan 4, 3, 2 i 1 jako stan najlepszy, tak zwany UNC, czyli stan bankowy, można powiedzieć banknot prosto z paczki bankowej w stanie idealnym. I ten banknot w stanie idealnym kosztuje 800 zł. Taka 100 złotówka, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy taki banknot, jak ja tutaj mam, to ja powiem Państwu, że ja go kupiłem za 60 zł na giełdzie staroci i to można powiedzieć jest banknot w stanie obiegowym. Tutaj jakbyśmy go wzięli pod światło, nie wiem czy to będzie widać, no nie przy tym ustawieniu oświetlenia, widać, że on jest wielokrotnie zginany, widać lekkie naddarcia, natomiast tutaj tak jak rozmawiałem ze sprzedawcą, sprzedawca określił stan tego banknotu na 4, no i taki banknot jest w granicach 60 zł. Czyli widzicie, że ta rozbieżność pomiędzy ceną banknotu takiego obiegowego a nowego jest bardzo duża. Jeżeli weźmiemy sobie monety 10-złotowe z tamtego okresu, właśnie w takim stanie jak tu widzicie, czyli dosyć mocno poprzecierane z obiegu, no to ich wartość jest liczona w tej chwili tak jak wartość srebra. Czyli taka moneta jest gdzieś w granicach 45-50 zł na dzień dzisiejszy. No to zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że srebro kiedyś było, no i nadal jest pieniądzem, ponieważ no tutaj mamy 60 zł, a tutaj gdybym miał 10 takich monet, no to mam po 50 zł licząc 500 zł, tak? Przy mocno powycierane licząc tylko według wartości kruszcu. Weźmy tą drugą stówkę z tym poniatowskim. Tutaj kwestia jest o tyle prostsza. Ten banknot, który tutaj Państwu pokazuję, ja za niego zapłaciłem gdzieś w okolicach 20 zł, kupując od jednego ze sprzedawców na OLX-ie monety, właśnie te tutaj z okresu II RP. Sprzedawca zapytał, czy nie byłbym zainteresowany również takim banknotem za 20 zł. Ja powiem szczerze, nie miałem wtedy bladego pojęcia, ile ten banknot może być warty, ale mówię, a dla ciekawości wezmę, zobaczę, co to jest. No jak się okazało, takie banknoty, proszę Państwa, to jest wartość około 5 zł na dzień dzisiejszy. Banknoty w stanie pierwszym, czyli bankowym, idealne, to jest cena od 100 do 200 zł, w zależności od tego, jaki to jest rocznik, czy 32, czy 34, i jaki typ banknotu, ponieważ one się lekko różniły, jeżeli chodzi o znak wodny, on to tutaj będzie widoczny. Tutaj mamy na znaku wodnym Królowej Jadwigą i 100 zł, były również takie, gdzie nie było tej 100 złotówki. Więc, no jak widzicie, zadając sobie pytanie, czy lepiej 10 takich dziesiątek, czy jeden taki papierek za 5 zł, no to lepiej chyba było zostawić sobie to tutaj te dziesiątki. Dobrze, dobrze. Szanowni Państwo, to omówiliśmy. Omówiliśmy, ile to jest warte na dzień dzisiejszy. I teraz czas przejść do wniosków, ponieważ ten film jest kontynuacją tego, co jak już wspomniałem w tym filmie sprzed 3 tygodni Państwu mówiłem, czyli co lepiej schować do szuflady, banknot 100 złotowy dzisiejszy czy uncję srebra.
No to jak widzicie, zwłaszcza na przykładzie tego banknotu przedwojennego, no lepiej było schować srebro. Srebro zachowało swoją wartość. Oczywiście w przypadku tych monet no nie jest to już taka wartość, jak była wtedy. Natomiast wartość została przechowana, natomiast mamy tutaj kawałek papieru w zasadzie bez wartości, o wartości 5 zł. Kolejna kwestia, że tak jak pisaliście Państwo w komentarzach, że nie można tutaj tak wprost mówić o tych banknotach ze względu na ich wartość kolekcjonerską. No chciałbym jakby tutaj się troszeczkę od tego odciąć. Tak jak już raz powtórzyłem, wartość kolekcjonerska to jest zupełnie inna kwestia. I tutaj jakby nominał tego banknotu nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ta 100 złotówka może kosztować 5 zł, ale możemy mieć złotówkę czy 2 złotówkę, która będzie o wiele, wiele droższa. Tak? No to już nie jest kwestia nominału w tym momencie. Szanowni Państwo, wyczerpałem temat na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia komentarza. Podzielcie się swoją opinią na temat tego, co dzisiaj Wam przedstawiłem. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i tak jak powiedziałem, zapraszam na kolejny specjalny odcinek. Dziękuję bardzo. Cześć.